Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek na tym kanale. Mało znany tytuł, dopiero odkrywany, jak zwykle na tym kanalisku. Jak wiele razy mówiłem, lubię eksperymenty growe, czyli takie miksy gatunków, na przykład FPS-a z RPG-iem, nie wiem, różne tego typu rzeczy. I to jest właśnie jeden z takich eksperymentów. Według zarówno opisu, jak i moich pierwszych takich wrażeń z pierwszych minut, to trochę miks slashera z grą eksploracyjną, klimatyczną, czyli budującą jakiś nastrój, a też leciutkim RPG-iem, czy grą, gdzie wybieramy sobie przedmioty, statystyki i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Zobaczymy, czy tak jest. Na razie jest to Early Access, który ma dodatkowo tryb sieciowy, czyli można w to coś grać sobie przez neta ze znajomym, albo chyba nawet paroma. Oraz mam dla was jeden kluczyk do tej gry, jeżeli ten tytuł się wam spodoba, dla użytkowników brodatego Discorda. Kanał giveaway, wystarczy tradycyjnie pasnąć emotkę przy danym giveawayu i tyle, nie trzeba nic więcej robić mieć. Myślę, że po jednym dniu od publikacji tego materiału bot wybierze sobie jedną osobę. Dungeon Crawley, bo tak się tytuł nazywa, pojawił się w połowie października 2018 roku na Steamie od ekipy nazywającej się Animus Games Studio. Mamy tutaj otrzymać grę, gdzie miesza się trochę slasher, czyli walka z masą mobów, FPP, czyli perspektywa pierwszej osoby z oczu bohatera, proceduralnie generowany świat za każdym razem oraz odrobina wyboru w rozwoju swojej postaci. Wcielamy się w rolę neofity, przynajmniej tak jest ta postać nazwana, kogoś, kto zna się na różnych chyba niezbyt legalnych miksturach powodujących niezwykle realistyczne halucynacje albo faktycznie przechodzenie do innych światów. Niektórzy tego nie odróżniają. Tam przyjdzie nam walczyć z potworami. Po ile ten indyczek. Oficjalnie po 69 zł, hehe, 69, na Steamie i cena ma nie zmienić się po wyjściu z Early Accessu. Na G2 mamy oferty na klucze od zaledwie 12-13 zł. Coś nie pykło tutaj cenowo, prawdopodobnie gra była masakrycznie mocno promowana za pomocą jej po prostu rozdawania i ludzie stwierdzili, że sobie klucze posprzedają. Budzimy się w krypcie, zaadaptowanej na mieszkanie, chyba w czasach dzisiejszych, bo mamy zegarki, lodówkę z wyświetlaczem LCD. Ja sobie najpierw wróciłem na eksplorację świata, jest on taki, powiedziałbym, placeholderowy trochę, czyli nasza krypta jest pośrodku lasu, a ścieżki w formie takiej okrągłej lokacji lesistej prowadzą do różnych jakby nowych światów, do jaskini, domu wiedźmy trochę, starożytnego miasta, jakiegoś zamku, tego typu rzeczy. Część jest zablokowana ze względu na to, że musimy przejść grę dalej, czyli mieć jakby specjalny klucz odblokowujący kolejne światy. Część światów będzie dodana w trakcie rozwijania gry. Wszystko wygląda trochę tanio i trochę jakby ze słabej jakości obiektów czy animacji, ale ma to pewien pozytywny klimat starego slashera. Ta amatorskość i mieszający się ładny klimat, no z trochę takim jakby tymczasowością wykonania niektórych miejsc, no nie jest to złe. W tym wypadku, w tej grze wyjątkowo ma to lekki klimat według mnie, takiego właśnie tytułu starego, ale to co boli, no to fakt, że Dungeon Crawley chodzi na Unreal Engine, mamy loka na 60 klatek z góry, bardzo koślawy interfejs oraz ogromne obciążenie karty. 1080 tutaj paliła żywym ogniem, mimo że ta gra jakaś piękna nie jest. No ale dobra, muszę to powiedzieć, że interfejs w grze jest okrutnie obrzydliwy, że chce się naprawdę zwymiotować growo. Po prostu growo zwymiotować. Mamy potkę na ziemi, albo jakiś przedmiot, nieważne. Patrzymy na nią i mamy taką dziwną animację jakby z PowerPointa, która się przesuwa na ekran, co to jest za item. Szkoda, że ta animacja nie robi jeszcze, nie wiem, figołka, albo nie ma ze sobą takich fajerwerków, wiecie, ze starych gifów, zlagowanych i tak dalej. Naprawdę wygląda to obskurnie. Wszędzie czuć takimi szybkimi grafikami, postawionymi troszeczkę na szybko, na chwilę, żeby to był jakiś placeholder, żeby to się gdzieś w kodzie coś trzymało. No ale, jak mówiłem, ma to troszeczkę klimatu starej gry. Bardzo dużo jest miejsc, gdzie widać na przykład podświat, bo nie są złączone odpowiednio ściany, albo możemy rękoma przenikać przez wszystkie obiekty świata, nie ma w tej grze w ogóle kolizji. Moby wystają na przykład czasami przez ściany, próbują nas zaatakować przez płot. No, ale to, co pozytywnego mogę powiedzieć o tej grze, to to, że jest naprawdę bardzo fajna oprawa muzyczna. Ona jest nawet przyjemna. Jest nawet klimatyczna, jest nawet dynamiczna, pasująca właśnie do takich gierek troszeczkę gdzieś z późnych lat 90., wczesnych 2000, jeżeli chodzi o jakieś gry RPG, jakieś slashery z tamtych lat. Plus do tego ciekawy pomysł na to, by nasze ruchy, statystyki zależne były od ciężaru ekwipunku. Czyli jeżeli mamy na przykład jakąś ciężką zbroję i tak dalej, no to nasza postać porusza się niby trochę wolniej, to faktycznie czuć, że jeżeli sobie założymy kask pancerny, zbroje pancerne, rękawice pancerne, nogi pancerne, no to
też moby na przykład dają radę nas po prostu dogonić, kiedy my idziemy. Jeżeli ubierzemy sobie jakieś łachmany łucznika, które mają bardzo mało pancerza, no to biegamy na przykład szybko, no ale wiadomo, wpuszczamy. W grach tego typu, no jak jesteśmy za wolni, to moby nas spokojnie doganiają. To ma tutaj fajny wpływ, ale z drugiej strony dobry pancerz daje no więcej odporności, tak? Tylko to w sumie, moi drodzy, niestety muszę powiedzieć wprost, koniec zalet w tym tytule. Niestety największą wadą jest kolosalna ilość błędów, wręcz dramatyczna, katastrofalna, absurdalna, masakryczna. Raz przez przypadek zrobiłem sobie na przykład nieśmiertelność, bo założyłem item dający mi plus 15 do zdrowia, kiedy miałem max zdrowia. I go zdjąłem. Nagle miałem 55% hapsa, czy powiedzmy 55 punktów hapsa, nie procent, i nie mogłem zejść poniżej tych 55 punktów. Miałem jakby 55 na 50 zdrowia i nie chciało mi schodzić niżej. Moby potrafią się wieszać dosłownie na wszystkim w tej grze. Atakują nas przez ściany, nie mogą nas trawić. Muzyka się zmienia co pomieszczenie, czyli na przykład co 5 sekund. Na innych lokacjach muzyki wcale nie ma. Wchodzimy do jakiegoś budynku, muzyka jest. Wychodzimy na zewnątrz, muzyki nie ma. Czułość myszy. Jak damy za małą, to się okazuje, że w pionie i w poziomie jest inna. Mimo że suwak jest jeden, błędy w teksturach świata, czyli światło przenika pod murem albo na przykład przez sufit, bo tam sufit nie jest podłączony dobrze do budynku. Wchodzimy do pomieszczenia, znika poświata poza tym budynkiem, wychodzimy, poświata wraca z powrotem. I to widać perfidnie, jak na przykład niebo znika. Treść nie zadowala, lokacji jest niewiele. Praktycznie na dany poziom świata, na daną mapę, jest jeden typ pomieszczenia, który jest po prostu połączony korytarzami na zewnątrz. I to jest proceduralnie generowany świat za każdym razem. No, ciekawe. Wszystkie pomieszczenia są niemal identyczne. Pociski kierowane, czyli naprowadzane na przeciwnika, który gdzieś tak troszeczkę łukiem w stronę jakiegoś potwora lecą w magii, no, na przykład lecą do tyłu. Za nas. Po prostu strzelamy do przodu, a pocisk leci do tyłu. Albo leci w ścianę, a na przykład nie leci w najbliższego przeciwnika, na tego co patrzymy, tylko gdzieś tam dalej. Nie wiem, bronie, które mają tutaj naprowadzanie w magii, ustalają sobie jednego przeciwnika i dopóki go nie zabijemy, to są naprowadzane na niego, mimo że ten przeciwnik jest w innej lokacji, w pomieszczeniu obok albo w budynku obok. Moby, które same się zabijają, to też jest absurd. Po prostu moby mają obrażenia obszarowe i są w stanie zabić same siebie. Albo nie potrafią przejść przez drzwi, kiedy po prostu na nas patrzą. Przed wejściem do lokacji z bossem jest zawsze zacięcie procesu. Po prostu gra dostaje laga na jakieś 5 sekund. A bywało, że po walce z bossem też gra dostawała takiego laga i to jeszcze tak potężnego, że potrafiła spowodować wysypanie się gry i zaczynanie wszystkiego od początku. Ekstremalnie spierdolonym pomysłem jest psucie się przedmiotów w tej grze, które jak się zepsują, to wylatują nam z ekwipunku na ziemię, po prostu. Mamy mega wspaniałą zbroję, no i co? Jak się zepsuje, to po prostu gdzieś tam wypada, my biegniemy dalej, nawet nie wiemy, że ta zbroja tam leży zepsuta, a my jej nie mamy na sobie. Nawet tego nie wiemy, że ona nam po prostu wypadła z ekwipunku. Sprzętu nie da się naprawiać przed zepsuciem. Od razu uprzedzam. Starałem się znaleźć coś, co nie jest zwalone. Po prostu zwalone w tej grze, ale nie udało mi się znaleźć nic takiego. Wszystko w tej grze, każdy feature, każdy element, każda cecha tej gry ma błędy. No dobra, niech będzie. Dobrze działa w niej chodzenie. Pierwszy epizod gry robimy na strzała. Wszystkie moby padają na strzała. Drugi epizod gry robi nas na strzała. Więcej expa dostajemy za moby, które nie mogą nas praktycznie zabić, bo szybciej nam się haps regeneruje, niż one starają się nas zabić. No, a moby, które biorą nas na strzała, dają nam mniej expa. Mamy dziwne lokacje, piękne pałace, w których jest masa detali, pięknie wyglądają, no, jak na silnik Unreal Engine, światła się tam odbijają, w ogóle, no, niektóre lokacje są bardzo ładne, ale cała lokacja wisi w czerni, z cyklu Work in Progress. Jak zobaczymy z balkonika pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy pałacami, to widzimy, że to wszystko lewituje w powietrzu. To ma być jakiś, wiecie, no świat magiczny, ale no wygląda to po prostu koszmarnie. Znajdujemy przedmioty w trzecim rozdziale, które wymagają 10 inteligencji, czyli no nieco pogrindowania, nieco pogrania, a mają staty takie same jak itemy wymagające 1 inteligencji z początku gry. Stopień trudności jest poryty, bo itemy są praktycznie te same, co na początku gry, a moby mają więcej hapsa i oczywiście więcej walą. Znajdujemy kostur wymagający na przykład 10 inteligencji, a on ma takie same statystyki i te same obrażenia, jak pierwszy kostur, jaki znajdziemy w grze.
Poważnie. Szczytem profesjonalizmu jest sytuacja, gdzie nasz item, jakiego atak zawsze ląduje 2 metry przed nami, rzucamy taką na przykład magiczną kulę i ona zawsze leci 2 metry i 2 metry przed nami eksploduje. Moby otaczają nas dookoła tak ciasno, bo nie mają kolizji, że nie możemy się cofnąć. I zgon, jeżeli nie mamy innej broni przygotowanej do walki, na przykład wręcz. Więc no, system kolizji po prostu tutaj wysiada. Finalnie, początek tej gry zapowiadał mi się naprawdę fajnie, dlatego do niej podszedłem. Zobaczyłem sobie screeny, zobaczyłem sobie filmiki pokazujące klimatyczną gierkę w stylu, jaki lubię, czyli takiego slashera trochę z pierwszej osoby, no coś w tym stylu, a gra okazała się klapą. Nawet powyżej kompletnej klapy. To nie jest jeszcze bardzo duży crap alert, jaki pokazuję na kanale, ale tak dość blisko. Mogła być to naprawdę ciekawa gierka. Przeciętna, dostałaby po prostu miniaturkę niebieską, tak? Czyli zwykłą, standardową, gra jest średniawa. No, że gra jest okej, nie ma błędów i tak dalej, nie ma treści, różnorodności mała i powiedziałbym, że to jest przeciętniak. Niestety Dungeon Crawley jest na granicy krapa, bo ilość błędów, absurdów wylewa się tutaj dosłownie na każdym kroku. Niestety na miniaturce zostawiam kolor pomarańczowy, czyli jest to tytuł, no, przykra sprawa, ale dość słaby. Na Steamie najprawdopodobniej wyląduje negatyw, podobnie jak w systemie kuratora. I tu mnie troszeczkę zaczęło podejrzewać, co autor musiał zrobić, że uzyskał jednak dla swojej gry kilkanaście pozytywów, kiedy w tej grze nie ma nic, co można by pozytywnie ocenić po 30 minutach grania. Czy ten tytuł się odbije? Szczerze wątpię. Zmienić lub poprawić trzeba w mojej ocenie praktycznie wszystko. Na koniec tradycyjne dzięki sponsorom wspierającym browarami. Tutaj może zaczniemy od góry listy względem długości siurka płatnego, czyli od najkrótszego. Kagami, Play the Game, Lucas, Art, Elmo, Rico.pl, Królikowy, Agoj.pl, Lochey, Skyminer, Gatki, Lysy, Skotupunk i z najdłuższymi Mikus, Madamet i Bulus ze swoim ogromnym, chyba już 7-miesięcznym płatnym subem. Po prawej stronie zostawiam najnowszy albo poprzedni materiał na kanale. Jeżeli ktoś przeoczył czy coś, po lewej stronie jak zwykle opcja zostania na tym kanale nieco dłużej, klasyczną subskrypcją. Może następnym razem trafię coś ciekawszego i lepszego. Tyle.